Prezes Jarosław Kaczyński ma dzisiaj gigantyczny problem, jeśli chodzi o te wewnętrzne emocje partyjne. To, co się dzieje w partii po 15 października, tego być może nie widać tak spektakularnie, bo to jest jednak partia, która opracowała pewną metodę funkcjonowania, jeśli chodzi o te napięcia wewnętrzne, ale tam się po prostu, mówiąc obrazowo, gotuje. W interesie Tuska jest oczywiście to, żeby realizować obietnice, więc ja podejrzewam, że on wkroczy mocno z butami wtedy, kiedy będzie duże ryzyko, że te obietnice, które składali różni przedstawiciele i różni politycy tej partii, przestaną mieć szansę na realizację. Tusk dzisiaj ma na stole w zasadzie dwa rozwiązania. Atomowe i takie, bym powiedziała, łagodniejsze. Opcją absolutnie atomową i na dzisiaj nie do zrealizowania, ale nie wiem, jak będzie za kilka miesięcy. No, opcja atomowa to jest oczywiście próba skrócenia kadencji za na przykład parę miesięcy. Państwa gościem dr Barbara Brodzińska-Mirowska, politolożka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Skoro już tutaj pani Krystyna tak nam wybrzmiała, mocno, że prawie bębenki nie popękały, to ja zapytam panią, czy jest coś takiego jak powaga Trybunału Konstytucyjnego dzisiaj? Dlatego, że pani Krystyna Pawłowicz zarzuciła posłowi Ślizowi, że wychodząc z sali dopuszcza się, cytuję, naruszenia powagi Trybunału Konstytucyjnego. Oburzona była w sposób niesamowity, jak pani widziała także przed chwilą. Tak, gdybyśmy, drodzy państwo, funkcjonowali w takich realiach, bym powiedziała, takiej naprawdę idealnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i innych instytucji, no to oczywiście powiedziałabym, że zachowanie pana posła było niestosowne i niegodne. Natomiast niestety to jest pokłosie naruszania instytucji, które powinny być instytucjami niezależnymi, w myśl konstytucji właśnie. Trybunał Konstytucyjny już dawno nie ma tej powagi, dlatego że jest to instytucja bardzo poważnie upolityczniona i przez lata była wykorzystywana nie w takim trybie, do jakiego została powołana, tylko została zinstrumentalizowana de facto ta instytucja. No i niestety konsekwencją upolityczniania instytucji, wchodzenia z butami politycznymi tam, gdzie wchodzić się nie powinno, jest to, że takie instytucje tracą zaufanie społeczne i takie instytucje tracą też swoją wiarygodność. No i wydaje się, że pan poseł, no taki, bym powiedziała, zamanifestował pewnie odczucia też społeczne, które wyborcy mają do instytucji. Nie wiem, czy można się po latach takiej, a nie innej działalności Trybunału Konstytucyjnego domagać powagi wobec tego Trybunału, bo wielokrotnie sam Trybunał pokazywał no co najmniej dyskusyjny sposób działania. Pani doktor, czy pani sądzi, że do czasu końca kadencji prezydenta Andrzeja Dudy uda się w ogóle cokolwiek, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, zmienić, a nawet po tej kadencji, czy sądzi pani, że dziś uda się odbudować prestiż, powagę i pozycję Trybunału Konstytucyjnego w polskim wymiarze sprawiedliwości? Czy to już jest sprawa stracona? Odpowiadając na pierwsze pytanie pani redaktor, sądzę, że do wyborów prezydenckich to się jednak nie uda, dlatego że to jest proces dosyć złożony i trudny. A z drugiej strony fundamentalny dla tego procesu redemokratyzacji, w którym my jesteśmy. To znaczy Trybunał Konstytucyjny, jeżeli państwo nasze ma funkcjonować zgodnie z normami państwa prawa i demokracja ma się mieć dobrze, to oczywiście Trybunał to nie podlega dyskusji, on musi zostać naprawiony. I nie wiem, czy to jest pytanie, czy to się uda, to się musi udać. Więc sądzę, że jeśli chodzi o Trybunał, trzeba jeszcze chwilę poczekać, przynajmniej do tego przyszłego roku, tak jak rozmawiamy, ale nie ma innego wyjścia. Trybunał też jest potrzebny w tym polskim porządku prawnym. Jego działanie jest bardzo ważne, jeśli chodzi o kwestie jakościowego prawa. Zatem nie ma dyskusji, on musi być naprawiony i oczywiście to będzie ciężka praca, żeby naprawić wiarygodność, reputację i odbudować zaufanie do instytucji, bo pamiętajmy, szanowni państwo, że w przypadku polityki jest bardzo podobnie jak w przypadku innych organizacji.
Na reputację i zaufanie pracuje się długo, ale traci się ją bardzo szybko i zazwyczaj długo odbudowuje, więc na pewno ciężka będzie praca przed Trybunałem Konstytucyjnym jako instytucją, ale politycy dzisiaj mają obowiązek, no może nie dzisiaj, w przyszłym roku, żeby przywrócić powagę, wiarygodność i niezbędne zaufanie do tej bardzo ważnej w polskim systemie instytucji. No to tak a propos działalności prezydenta Andrzeja Dudy, pani doktor. Nie wiem, czy pani słyszała, kogo on wczoraj powołał, czy komu wręczył nominację sędziowską. Słyszała pani? Nie. Mikołajowi Pawlakowi, byłemu tak zwanemu podczwórnym, w cudzysłowie, rzecznikowi praw dziecka. Pozwoli pani na troszkę dłuższy wstęp tutaj do tego pytania, ponieważ warto przypomnieć, czym zasłużył się pan Mikołaj Pawlak jako rzecznik praw dziecka. Ja państwu przypomnę, bo sobie wypisałam tutaj specjalnie wszystkie te historie z nim związane. Rozpoczął kontrolę szkół znajdujących się na liście rankingu szkół przyjaznych LGBTQ+. Pytał placówki m.in. o to, czy dyrektorzy sprawdzali swoich pracowników w rejestrze pedofilów. Z kolei później zasugerował, że edukatorzy seksualni podają dzieciom środki farmakologiczne na korektę płci. Później tłumaczył, że użył skrótu myślowego. Następnie twierdził, że trzeba rozróżnić, czym jest klaps, a czym jest bicie, bo przecież klaps to nie jest bicie. Później pochwalił się w mediach społecznościowych z zdjęciem z podróżnikiem Wojciechem Cejrowskim, który wiadomo, jakie ma w sprawach kobiet i dzieci poglądy. I mogłabym tak jeszcze wymieniać, tylko troszkę szkoda czasu, bo pani tutaj jest teraz bohaterką. Jak w ogóle czytać to, że Andrzej Duda po raz kolejny podaje jakąś formę koła ratunkowego człowiekowi tego pokroju? Nie pani, to znaczy ja nie wiem, czy tutaj jakaś jest specjalnie ukryta logika. To znaczy to, jak działa pan prezydent, jeśli chodzi o pełnienie swojej funkcji, wiadomo od dawna. To znaczy to jest ostatnie, bym powiedziała, zaplecze środowiska Zjednoczonej Prawicy, w tym sensie, że to jest taki jeszcze ostatni obrońca tej władzy, tego środowiska. No i zostało panu prezydentowi jeszcze kilka miesięcy, więc zdaje się, że skrzętnie wykorzystuje też tę pozycję, którą jeszcze ma, żeby te koła ratunkowe rzucać. Więc ja bym powiedziała, że przynajmniej ja nie jestem zaskoczona, nie wiem jak nasi słuchacze i słuchaczki, widzowie i widzki, ale dla mnie nie jest to zaskoczenie, to znaczy bardzo szybko po objęciu rządów przez Tuska prezydent Andrzej Duda no, pokazał mniej więcej jak ta kohabitacja będzie wyglądała i on no, postawił wyraźnie nie na uzależnianie się czy budowanie swojej marki, chociaż przez ten ostatni czas, który mu został, czy myślenie o własnej przyszłości, tylko postawił jednak na to, żeby być bardzo blisko tego swojego środowiska politycznego i wspierać działania i cele polityczne tego środowiska. Zatem dla mnie bez zaskoczenia, znowu w normalnych warunkach uznalibyśmy, że z wielu przyczyn taka kandydatura jest w ogóle poza wszelką dyskusją. Natomiast w tym wymiarze no, jesteśmy jeszcze w procesie zmiany politycznej, więc myślę, że ta decyzja pana prezydenta no, wpisuje się jeszcze w tą taką starą logikę i jakość funkcjonowania najważniejszych urzędów. Pani doktora, co pani zdaniem dzisiaj jest największą bolączką prezesa Jarosława Kaczyńskiego, skoro już o PiS-ie pani wspomniała? Pytam w kontekście wczorajszego głosowania chociażby w sprawie nowego marszałka województwa małopolskiego. Kolejny raz pan Łukasz Kmita, czyli nominat bezpośredni Jarosława Kaczyńskiego, nie został marszałkiem wybrany, mimo że PiS ma większość w sejmiku. Nieoficjalnie mówi się o tym, że radni skupieni wokół obecnego marszałka Witolda Kozłowskiego głosowali przeciw, a tak naprawdę są to ludzie skupieni wokół środowiska Beaty Szydło i Andrzeja Adamczyka. Jak to wszystko czytać pani zdaniem? Czy to już jest bunt na pokładzie, czy tylko dopiero jakieś pierwsze jego zwiastuny? Prezes Jarosław Kaczyński ma dzisiaj gigantyczny problem, jeśli chodzi o te wewnętrzne emocje partyjne. Pamiętajmy, drodzy państwo, że PiS uzyskało w wyborach europejskich bardzo dobry wynik, czyli, że tak powiem, partia trzyma się świetnie, jeśli chodzi o poparcie wyborcze, chociaż pewną bolączką jest jednak demobilizacja przynajmniej tej wschodniej ściany. To jest pierwszy problem Jarosława Kaczyńskiego. Ale to, co się dzieje w partii po 15 października, tego być może nie widać tak spektakularnie, bo to jest jednak partia, która opracowała pewną metodę funkcjonowania, jeśli chodzi o te napięcia wewnętrzne, ale tam się po prostu, mówiąc obrazowo, gotuje. To znaczy przykład Małopolski pokazuje, że po pierwsze te starcia frakcji w PiS-ie, które przecież istnieją, to nie jest jakaś wielka tajemnica, wiemy o tym od lat, no są dzisiaj, bym powiedziała, w zenicie, jeśli chodzi o napięcia i emocje.
Po drugie, wybory europejskie też pokazały, kto jaki wynik uzyskał, więc to też jest jakiś argument dla tych frakcji. No z łask wiemy, że wypadła na chwilę Beata Szydło, Mateusz Morawiecki, natomiast no, przynajmniej wynik Szydło nie pozwala na to Kaczyńskiemu, żeby ją jakoś spektakularnie odstawić. Zatem tak, dzisiaj Jarosław Kaczyński ma problem w postaci tych emocji wewnątrzpartyjnych, a z drugiej strony te emocje wewnątrzpartyjne są istotne z wielu względów, ale przede wszystkim dlatego, że one mogą być potencjalnie niekorzystne w sytuacji, w której trzeba wybrać kandydata na prezydenta. Wybory prezydenckie będą dla Prawa i Sprawiedliwości absolutnie kluczowe, dlatego że potencjalna wygrana kandydata Koalicji Obywatelskiej pozwoli domknąć tę zmianę polityczną i odsunie w czasie prawdopodobieństwo powrotu PiS do władzy. Zatem dzisiaj Kaczyński nie tylko musi zastanowić się, kto będzie tym prezydentem, nie tylko PiS dzisiaj musi wypracować jakąś być może nową ofertę, bo gra cały czas w stare karty, ale dodatkowo jeszcze Kaczyński musi zażegnać spory wewnętrzne, bo to mu będzie szkodzić. A jeszcze, pani redaktor, okazuje się, że Konfederacja uzyskała 12% w wyborach europejskich, co też jest dla prezesa Kaczyńskiego jakąś bolączką, no bo jednak trzeba się skupić również na tym, żeby te wewnętrzne napięcia nie spowodowały, że się, że tak powiem, urośnie coś tutaj po prawej stronie Kaczyńskiemu. Także wyzwań dzisiaj Jarosław Kaczyński ma naprawdę multum. Pani doktor, a jeśli chodzi o to upieranie się przy kandydaturze pana Kmity, o co tutaj Jarosławowi Kaczyńskiemu chodzi tak naprawdę? No bo on się naraził na kolejną z rzędu porażkę. Wiemy, że pan Kmita jest posłem, jest politykiem centralnym, a nie radnym. W związku z tym on też w tym sejmiku jest zupełnie inaczej odbierany. Co to jest za gra i czy ona się pani zdaniem Kaczyńskiemu opłaca? Jeszcze jedna taka próba, która się nie powiedzie, no to już będzie moim zdaniem taki bardzo poważny alert, żeby jednak być może zmienić tutaj strategię. Jarosław Kaczyński po raz pierwszy moim zdaniem, jak sobie tak przypomnę analizę czy funkcjonowanie tej partii, po raz pierwszy mamy sytuację w PiS-ie, kiedy dość ostentacyjnie ludzie nie wypełniają woli Jarosława Kaczyńskiego, mają też odwagę w jakiś sposób sprzeciwić się tej jego woli albo zamanifestować, że mają trochę inny punkt widzenia. Tego, szanowni państwo, w Prawie i Sprawiedliwości nie było od lat. To znaczy teraz nie dość, że ludzie na taki bunt, powiedzmy, się decydują, to jeszcze go manifestują i to bardzo różne środowiska, także te takie osoby trochę bliższe prezesowi. Więc no, jak widać, z trudem Jarosławowi Kaczyńskiemu przechodzi jakby takie przyjęcie sytuacji, że w danym regionie mogą być, że tak powiem, inne pomysły na to, jak to powinno wyglądać. No a jest to ewidentny sygnał, że nie wszystkie decyzje i nie każda wola polityczna prezesa jest przyjmowana z euforią i co więcej realizowana, bo do tej pory nawet jeśli nie było euforii, to przynajmniej była realizacja woli prezesa. Teraz tak nie jest. To też jest sygnał dla Kaczyńskiego związany z jego osobistym przywództwem. Wiemy, że prezes teraz zarządził takie badania bardzo szeroko zakrojone dotyczące ewentualnej kandydatury na prezydenta. Sama pani wspomniała, dlaczego takie siły rzuca się właśnie na kwestię kampanii prezydenckiej, bo jest to właściwie być albo nie być na lata dla Prawa i Sprawiedliwości. Ale wspomniała też pani o tym, że Beata Szydło popadła w niełaskę, choć jej wynik wyborczy trzeba szanować. Natomiast z drugiej strony, pani doktor, można patrzeć dwojako na ten wynik, bo oczywiście te 250 tysięcy głosów to jest bardzo dużo, bardzo dużo. Natomiast ona straciła 100% tych głosów, 50% tych głosów, bo ona miała grubo ponad 500 000, w tej chwili ma 250 tysięcy, więc też to można czytać jako pewne wotum nieufności. No tak, ale to trochę też zależy zwykle w tych wyborach europejskich od pewnego układu sił, prawda? Czyli bardziej no ten wynik pewnie był też pokłosiem różnych innych czynników związanych z samymi listami. Natomiast oczywiście to była jednak polityczka, która uzyskiwała fenomenalne wyniki, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Więc oczywiście wynik jest mniejszy, ale wciąż jest naprawdę bardzo ważny. Ale Beata Szydło ma, pani redaktor, jeszcze jeden zasób. To znaczy ona jest bardzo dobrze kojarzona, znaczy elektorat ma taki duży sentyment do Beaty Szydło. Ona się bardzo dobrze wyborcom PiS-u kojarzy. Kojarzy się ze spokojem, kojarzy się z takimi latami, bym powiedziała, dobrostanu, dlatego że to ona wprowadzała, tak, kwestie 500+, w tym sensie bardzo dużo o tym mówiła, jest utożsamiana z tym programem, jest pamiętana z tego programu.
I jakby to jest pewien kapitał, którego utrata byłaby dla PiS-u znacząca, więc mimo wszystko, mimo tej utraty głosów w porównaniu z ostatnimi wyborami, to jest wciąż duży zasób Prawa i Sprawiedliwości, więc no nie sądzę, żeby Kaczyński mógł sobie pozwolić na jakieś takie no, poważniejsze rozognienie tej sytuacji. Wiemy, że on zarządza konfliktami, ale na pewno tej frakcji Beaty Szydło, no nie może prezes mimo wszystko ignorować. Czyli sądzi pani, że ta jej ewentualna kandydatura w wyborach prezydenckich nie jest jeszcze ostatecznie spalona? No oczywiście mamy informację, że prezes Kaczyński stworzył taki, bym powiedziała, profil prezydencki i to jednak nie jest kobieta. Nie ma tam miejsca dla kobiety, to za zaskoczenie. Tak, to bez zaskoczenia, ale przyznam szczerze, pani redaktor, że ja na poziomie trochę sobie takiego hipotetycznego myślenia, no przyzna pani, że zaskoczyłby prezes Kaczyński, gdyby Szydło była prezydentem. To znaczy chyba ostatnią rzeczą, której można się spodziewać po partii takiej bardzo prawicowej, konserwatywnej, że wystawi kobietę jako kandydatkę na wybory, na prezydenta czy prezydentkę Polski. Więc no, to by był tak, szczerze, bardzo ciekawy ruch. Natomiast wygląda na to, że jednak poszukuje mężczyzn i poszukuje kandydata, który będzie w stanie rzeczywiście zmobilizować, dodać pewnej świeżości, co będzie, wydaje się, że dla PiS-u bardzo istotne. Pamiętajmy, że Prawo i Sprawiedliwość ma duże umiejętności, jeśli chodzi o wyciąganie ludzi z kapelusza, wyciąganie kandydatów, nawet nierozpoznawalnych, ale takich, którzy się odnajdują w tych trybikach kampanijnych. Andrzej Duda jest przecież dobrym przykładem. Więc nie wiem, czy Prawo i Sprawiedliwość znajdzie dobrego kandydata na prezydenta w sensie takim merytorycznym przygotowania, ale nie o to chodzi. Żeby zostać prezydentem, trzeba najpierw wygrać wybory, więc tutaj działa ten mechanizm, że najpierw trzeba mieć dobrego kandydata na kandydata, czyli osobę, która się po prostu odnajdzie w kampanii wyborczej, a PiS pokazał wielokrotnie, że potrafi znajdować takich ludzi. I kończąc wątek tej prawej strony sceny politycznej, bo za chwilę do rządzących trzeba przejść w sposób także krytyczny. Ja chciałam tylko jeszcze panią zapytać, czy to odejście naszego gejzera intelektu w polskim parlamencie, pana Janusza Kowalskiego z suwerennej Polski, jest dowodem na to, że następuje już erozja partii Zbigniewa Ziobry, czy to jest po prostu jedyny szczur uciekający z tonącego okrętu? Nie sądzę, żeby to był przypadek odosobniony. To znaczy, suwerenna Polska ma oczywiście mnóstwo problemów, wszelkiej maści, można by rzec, dlatego że Fundusz Sprawiedliwości wydaje się dzisiaj być sprawą, która rozłoży suwerenną Polskę na łopatki. Co więcej, suwerenna Polska pozbawiona jest przecież lidera. Nie wiadomo, jak będzie z powrotem Zbigniewa Ziobry do aktywności politycznej, czy i kiedy ten powrót by nastąpił, więc jest takie trochę bezkrólewie w suwerennej Polsce dzisiaj. Ciąży na niej ten Fundusz Sprawiedliwości nieprawdopodobnie, a no wiadomo, że członkowie będą próbowali gdzieś tam szukać na siebie pomysłu, więc gdzie szukać, bym powiedziała, schronienia? No najbliżej, czyli w Prawie i Sprawiedliwości. I to z wielu przyczyn dla PiS-u może być dosyć, bym powiedziała, ciekawe, bo po pierwsze zyskuje więcej szabelek, a po drugie no taki radykalny Janusz Kowalski w sytuacji, w której właśnie jest ta konfederacja cały czas po prawo, będzie dalej spełniał taką funkcję mocniejszych tonów, czyli będzie realizował to, co realizowała suwerenna Polska, która zawsze przecież w tej koalicji odpowiadała za te takie radykalniejsze tony, więc no zyska Kaczyński, bo zyska i szabelki, dobrze, i przedstawicieli. Dobrze, pani doktor, ale to nie jest tak, że on ryzykuje, przyjmując w swoje szeregi potencjalnych przestępców. Oczywiście używam tego sformułowania na potrzeby publicystyczne, więc podkreślę tutaj cudzysłów, no bo wobec polityków suwerennej Polski wielu ciążą już te podejrzenia związane z Funduszem Sprawiedliwości. Od choćby pan Romanowski, który ma 11 potencjalnych zarzutów od prokuratury, w tym działalność w zorganizowanej grupie przestępczej. I tu już nie jest tylko wniosek o uchylenie immunitetu, tylko jest wniosek także o zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. To są grube sprawy już w tym momencie. No tak, ale z drugiej strony hipotetycznie powiedzielibyśmy, że takie ryzyko oczywiście jest, bo Fundusz Sprawiedliwości jest teraz grany i to jest sprawa świeża, ale pamiętajmy, że to nie jest tak, że potencjalne zarzuty będą mieli tylko przedstawiciele suwerennej Polski. No przecież pan Romanowski, jak dobrze pamiętam, jest chyba z Prawa i Sprawiedliwości, prawda? Jeśli się nie mylę, czy nie. No nie chcę naszych widzów wprowadzać w błąd, ale wydawało mi się, Polski. Że on jest... Suwerennej Polski. A suwerennej Polski, to przepraszam, wydawało mi się, że on jest z PiS-u, ale w każdym razie
No, ja bym się raczej spodziewała, że w PiS-ie też będzie gorąco, jeśli chodzi o różnego rodzaju prędzej czy później wnioski prokuratorskie, więc czy przyjmie Kaczyński suwerenną Polskę tak dosłownie, czy nie, to i tak jadą na jednym wózku, bo tworzyli zjednoczoną prawicę. Więc Kaczyński sobie poradzi, żeby ten przekaz zbudować. Jego elektorat też jest lojalny, ma już wypracowane zdanie na ten temat. Więc oczywiście w takich normalnych układach, powiedziałabym, w przypadku takich klasycznych partii, że oczywiście jest to ryzyko. Tutaj myślę sobie bez problemu Kaczyński z tym poradzi. Pani doktora, co pani sądzi o tym całym zamieszaniu wokół projektu dotyczącego związków partnerskich? Lewica mówi załatwione, Kosiniak mówi niezałatwione, Hołownia mówi nie wiem, czy załatwione, czy niezałatwione. Później propozycje spotkań. Dziś wreszcie ma dojść do tej rozmowy między ministrą Kotulą a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, no ale są negocjacje dotyczące tego, na co PSL się zgodzi, na co się nie zgodzi. Pani Kotula walczy o to, żeby to był projekt rządowy. Pan Sawicki mówi, że nigdy w życiu nie przyjmie żadnej formuły związków partnerskich. Jakie to wrażenie wśród wyborców roztacza pani zdaniem? I jak wpłynie na koalicję? Ja bym, no oczywiście niekorzystne. Znaczy ja bym powiedziała, że warto nie iść tą drogą, dlatego że to, że w tych kwestiach światopoglądowych, nazwijmy to, będą różnice w tej koalicji, to wiedzieliśmy wszyscy. Wiadomo, że to jest bardzo różnorodna pod tym względem koalicja. Natomiast ja od dłuższego czasu podkreślam, że warto jednak takie najbardziej palące kwestie koalicyjne roztrząsać poza mediami, to znaczy usiąść, przegadać pewne rzeczy i wyjść z konkluzją. Dlatego, że w momencie, kiedy te wszystkie pertraktacje odbywają się no niemal publicznie, to działa to niekorzystnie na reputację tego rządu, a co więcej daje paliwa też opozycji do tego, żeby pokazywać i podkreślać te kwestie niezgody w koalicji. To nie jest dzisiaj temu rządowi potrzebne. I jeżeli mogą wyciągnąć jakąkolwiek lekcję od Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście oby jak najmniej wyciągali i inspirowali się poprzednim rządem, ale jedyna taka naprawdę dobra lekcja, którą PiS miało przez cały okres swoich rządów i ma zresztą do dzisiaj, to bardzo skrupulatnie chowa swoje emocje wewnętrzne i one, jeśli wymykają się spod kontroli, to nie aż tak spektakularnie. Ja bym była bardzo ostrożna w przypadku tego rządu, żeby właśnie problematyczne kwestie roztrząsać. Nie, doktor, ale to jest tak, że Donald Tusk nie jest w stanie nad tym zapanować po prostu, jako najważniejszy polityk tej koalicji i no, lider największego ugrupowania i premier, jakby nie było? Wie pani, ja nie ma, ja raczej stoję na stanowisku, że Tusk ma bardzo dobre umiejętności, żeby to nad tym zapanować. Jest pytanie, czy on chce i w danym momencie, czy chce nad tym zapanować, dlatego że dzisiaj oczywiście Tusk ma tę pozycję w rządzie, no nie dlatego, że jest premierem, ale też dlatego, że jego formacja ma zasadnicze poparcie społeczne w porównaniu z podmiotami mniejszymi, ma pozycję dominującą. I teraz w interesie Tuska jest oczywiście to, żeby realizować obietnice, więc ja podejrzewam, że on wkroczy mocno z butami wtedy, kiedy będzie duże ryzyko, że te obietnice, które składali różni przedstawiciele i różni politycy tej partii, przestaną mieć szansę na realizację. Zatem nie, ja sądzę, że Tusk wie, jak to rozegrać, tylko po prostu trzyma, że tak powiem, nerwy na wodzy. Nie mam wątpliwości też, że on wkroczy wtedy, kiedy to naprawdę zacznie szkodzić temu rządowi. Natomiast dla młodszych partnerów tej koalicji myślę, że jest bardzo ważny sygnał. Biorąc pod uwagę, z jak mocnym politykiem mają do czynienia, to ja bym jednak myślała w kategoriach tego, żeby nie stać się w którymś momencie obciążeniem dla Tuska, bo na razie Tusk nie ma wyjścia i on musi tworzyć koalicję. Ale im większy będzie spadek poparcia dla tych partii, tym Tusk zacznie poważniej myśleć, czy oni jednak bardziej nie ciążą niż pomagają. Więc tutaj też mniejsi partnerzy muszą bardzo rozważnie. Ale Tusk też nie ma wyjścia. Pani doktor, no, nie ma większości bez Lewicy, nie ma większości bez Trzeciej Drogi. Tutaj Tusk też tak, nie ma ruchu. Oczywiście dzisiaj, pani redaktor, dzisiaj. Ale jeżeli ten proces, w którym mniejsze podmioty zaczynają bardzo, że tak powiem, stawiać na siebie za cenę ogólnej skuteczności, to za rok może się okazać na przykład, albo za kilka miesięcy, że koalicja obywatelska rośnie, a mniejszym podmiotom spada. I wtedy oczywiście Tusk dzisiaj ma na stole w zasadzie dwa rozwiązania. Atomowe
i takie, bym powiedziała, łagodniejsze. Łagodniejsze to jest renegocjacja umowy koalicyjnej. Natomiast moim zdaniem opcją absolutnie atomową i na dzisiaj nie do zrealizowania, ale nie wiem jak będzie za kilka miesięcy, no, opcja atomowa to jest oczywiście próba skrócenia kadencji za na przykład parę miesięcy, jeśli by nie dał rady już tego ugruntować, a koalicja byłaby na przykład w trendzie rosnącym. Absolutna hipoteza, jak podkreślam, dzisiaj nie do zrealizacji, ale nie znaczy to, że Tusk nie ma też takiej ewentualności w głowie. Pani doktor, i na sam koniec o decyzji Rzecznika Praw Obywatelskich, to jest z dzisiejszego poranka informacja Marcina Wiącka w sprawie symboli religijnych w urzędach miejskich. Pamiętamy wszyscy, jak gigantyczna dyskusja rozpętała się po decyzji Rafała Trzaskowskiego, w której, co ciekawe, nie ma słowa o krzyżach jako takich, tylko po prostu o symbolach religijnych i usunięciu ich wszystkich z urzędów warszawskich. Otóż, jak czytamy, brak symboli religijnych w urzędach nie narusza konstytucji. Tak ocenił Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek, odpowiadając na pismo posła Prawa i Sprawiedliwości i Suwerennej Polski Sebastiana Kalety w sprawie rozporządzenia Rafała Trzaskowskiego. Przypomnę, że w połowie maja te przepisy weszły w życie i zakazują między innymi wieszania krzyży w urzędzie, ale nie tylko krzyży, podkreślę po raz kolejny, także innych symboli religijnych. Według rzecznika standardy równego traktowania w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy nie naruszają wolności sumienia i wyznania, czyli artykułu 53 Konstytucji. Czy to zamknie tę żenującą dyskusję? No miejmy nadzieję. Natomiast wydaje mi się, że dla wielu polityków to by było korzystne, żeby jednak jak najszybciej to pozamykać. Oczywiście nie dla PiS-u. PiS będzie się starało te kwestie bardzo mocno podciągać. No bo to są kwestie, które gdzieś tam dzielą, wzbudzają jakieś emocje, więc dla PiS-u oczywiście jest w żywotnym interesie, żeby to podkreślać. Natomiast cała reszta nie wydaje się jakoś specjalnie zainteresowana, żeby temat ciągnąć. To jest temat oczywiście taki polityczny, który pewnie wypłynie bliżej kampanii prezydenckiej, bo jak sądzę, Rafał Trzaskowski, jeśli będzie kandydatem w wyborach prezydenckich, no to oczywiście to będzie działało mu na korzyść i ta decyzja, między innymi jeśli chodzi o Warszawę, no bo przygarnie pewnie bardziej lewicowy elektorat. Natomiast na razie no, nie ma konieczności, bym powiedziała, brzydko grzania tego tematu teraz, żeby go ewentualnie nie spalić. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość ma zupełnie przeciwny cel. To znaczy dla niego będzie to jak najbardziej korzystne, więc podejrzewam, że będzie standardowy podział. Jedni będą chcieli na razie wyciszyć, bo są inne tematy palące, a Prawo i Sprawiedliwość będzie wyciągać co tylko może, żeby te emocje podgrzewać i mobilizować przede wszystkim swój elektorat. To jeszcze jedno krótkie pytanie, bo pani użyła takiego sformułowania, jeśli Trzaskowski będzie kandydatem na prezydenta. Uważa pani, że ten jego start jest zagrożony w jakiś taki realny sposób? Nie, ja myślę, że nie. To znaczy uważam, że dzisiaj biorąc pod uwagę wszystkie takie czynniki, czyli jego potencjał, potencjalny kapitał wyborczy, który jak wiemy ma duży, jego potencjał na przyciągnięcie lewicowego elektoratu, sądzę, że on jest dzisiaj chyba najbardziej prawdopodobnym kandydatem. Wiemy, że się odzywa Radosław Sikorski gdzieś tam w tle, natomiast z różnych przyczyn myślę, że to byłby kandydat bardzo trudny. Tuska w ogóle nie biorę pod uwagę, to znaczy dyskusję o tym, że on mógłby kandydować, raczej traktuję w kategoriach takiej plotki politycznej, która ma za zadanie mobilizować ewentualnie Trzaskowskiego do jakichś działań. Natomiast sądzę, że Donald Tusk, jeżeli w ogóle będzie otrzymywał jakieś oferty polityczne, to myślę, że nie w kraju i to nie będzie dla niego specjalnie atrakcyjne. Natomiast Trzaskowski, tak, wydaje mi się, że dzisiaj on jest najbardziej prawdopodobnym kandydatem, chyba że będzie jakaś gigantyczna rewolucja polityczna, bo jak wiadomo, jesteśmy w dość dynamicznym okresie, ale sądzę, że on dzisiaj jest tak, bardzo najbardziej grany. Delikacje. Zresztą sugeruje to nieco w wywiadzie dla polityki. I sam Donald Tusk ostatnio zasugerował to dwukrotnie, na co też warto zwrócić uwagę. Pani doktor, ogromnie dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę. Pani doktor Barbara Brodzińska-Mirowska. Do zobaczenia już osobiście, mam nadzieję, następnym razem. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiamy. Wszystkich.